naszym secie będzie, myślę, że królował Chopin przede wszystkim, czyli interpretacje mojej aranżacji muzyki Fryderyka Chopina, ale również zagramy kilka moich oryginalnych kompozycji, również zagramy standardy, czyli szlagiery muzyki jazzowej, takie jak chociażby Spain czy Cacori. Potem z Leszkiem, no, druga część, gramy trio. No to wiadomo, tam są też takie elementy z korzenia muzyki latynoska. Są instrumentarium tutaj z Kuby, z ten drewniany cajon. To jest kultura afroperuwiańska. No to są jakby takie trochę wyzwania też, ale bardzo przyjemne, bo w pewnym momencie ja jestem jakby postawa też z nimi. Ale po drugiej stronie też mogę tam dodawać, malować. I oni dają mi tę przestrzeń. Mam tę przestrzeń, że mogę z nimi tak rozmawiać. No. Jest taki dialog muzyczny. No. Przyjechałem tutaj do Poznania, żeby zrobić taką pierwszą wspólną próbę, żeby sprawdzić, czy w ogóle ta konfiguracja fortepian i gitara. Ciężko jest znaleźć język dla tych dwóch instrumentów, dlatego że oba instrumenty są harmoniczne, czyli my gramy i akordy, i oczywiście melodię, ale myślę, że znaleźliśmy język z Leszkiem. Leszek jest wybitnym pianistą, bardzo dobrze się rozumiemy. Jako drugi zespół wystąpi Andrzej Kondakow ze swoim trio. To jest mój przyjaciel serdeczny, taka bardzo jasna postać peterburskiego jazzu. Jeden z najbardziej utytułowanych muzyków rosyjskich. Jeden z najbardziej nowocześnie grających muzyków rosyjskich. Natomiast Kondakow jest jeden z niewielu artystów rosyjskich improwizujących, który pisze bardzo nowoczesną i własną muzykę. Taką muzykę, która odznacza się jego własnym charakterem pisma. Zatem on ma wybitnych partnerów, przede wszystkim Władimir Wolkow, to jest jeden z moich ukochanych basistów światowego formatu muzyk, szaman basu, czarodziej, który na kontrabasie wyczynia takie rzeczy i jeszcze swoją aurą, taką energetyką, całą mową ciała i tym tańcem, który wyczynia z tym instrumentem, sprawia, że ta muzyka nabiera jeszcze dodatkowej głębi. It's like fresh air for us to be here, so we are really glad. We prepare our trio program with original composition. We will play a few songs with Leszek, with our trio, and we will play also one piece like a duo. We had rehearsal, some songs we played already, but something will be really new, something special for this event. Omri Moore. To jest zdecydowanie nadzieja światowej pianistyki dla mnie. Muzyk, który kroczy tak interesującą, własną, niepowtarzalną ścieżką, że ja bardzo bym chciał wiedzieć to wszystko, co on wie, jeżeli chodzi o rytmiczne przede wszystkim granie na instrumencie. Mieć tę świadomość podziałów rytmicznych, jaką on sobie wypracował, no to jest coś niebywałego. Jeżeli chodzi o rytm, o podziały rytmiczne, o organizację czasu w muzyce, to Omri Moore jest mistrzem. Feeling very good, very excited to play tonight here at Enter Festival with Karim Ziad on drums and Roma Labai on bass. Most of the concert will be my original music, some will be Karim Ziad tunes, and some of the tunes are from my album It's About Time, and some will be from the new album, which hasn't been recorded yet, but hopefully soon.